Nowy neomodernistyczny gmach Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wydaje się pusty. Jednak w laboratoriach i pracowniach dosłownie tętni życie. Wsparcie z funduszy europejskich umożliwiło zakup nowoczesnego wyposażenia. Przystosowane do prowadzenia badań szklarnie wykorzystywane są m.in. do pomiaru fluorescencji chlorofilu, który umożliwia ocenę stanu fizjologicznego roślin. Fitotron to specjalnie przygotowane do uprawy i prowadzenia doświadczeń na roślinach pomieszczenie o kontrolowanych warunkach oświetlenia, temperatury, wilgotności czy zawartości dwutlenku węgla. Zakupione stoły laboratoryjne, dygestoria i komory laminarne pozwalają wykonywać profesjonalne badania, m.in. w sterylnych warunkach. Biocentrum posiada także sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny. W nowym gmachu swoją siedzibę mają katedry biochemii i biotechnologii, genetyki i hodowli roślin, agronomii oraz łąkarstwa i krajobrazu przyrodniczego. Studenci kształcą się tu w doskonałych warunkach. Biocentrum to kuźnia kadr naukowych naszego kraju.